No teraz oglądamy starcie Lotnisko Modlin Klub Garaż, a później już gra zacznie się naprawdę o najwyższe cele, bowiem po tym spotkaniu Rekit Benkizer zmierzy się z Dream Teamem. Lotnisko Modlin, drugi mecz zespołu Michała Rutkowskiego w dniu dzisiejszym, w pierwszym spotkaniu. Lotnisko trenisowało z Kępą Team 2-2. A Klub Garaż uległ Łomotigrę 1-3. Dziś również dwa trudne mecze ma przed sobą Holi Tennis Team. Godzina 16:40 starcie z Rekitem Benkizer i godzina 17:20 spotkanie z BKS-em wczorajszymi. No, ta końcówka dzisiejszego dnia będzie naprawdę arcyciekawa. Konrad Szafran, przejęcie piłki na połowie Klubu Garaż. Krzysztofiak. No teraz dość ryzykownie Sebastian Puszkarski, bliski przejęcia tej piłki Robert Graf. Thank you.
stuprocentowych sytuacji w tym spotkaniu. Szósta minuta gry, cały czas 0-0. Robert Graf, Konrad Szafran, teraz szansa dla lotniska Modlin. Sebastian Puszkarski, dobra piłka do Adriana Zielonki. Jeszcze Łukasz Krzysztofiak. Przejmują piłkę zawodnicy lotniska Modlin, 3-1, teraz sytuacja. Pół karnym klubu Garaż, ale zdążył wrócić i odebrać piłkę Adrian Zielonka. Prowadzi 1-0. Doskonała asysta Adriana Zielonki. Jesteś opisek, ukrańcie!
jednobramkowe prowadzenie klubu Garaż. Sebastian Puszkarski szukał tym wyrzutem Łukasza Krzysztofiaka. Bramkarz klubu Garaż, ostatnie fragmenty pierwszej części gry. Thank you.
Dobrze przyjął piłkę Mateusz Biniek. Czysta pozycja Mateusza Binka. I Sebastian Puszkarski ratuje teraz klub Garnisz. Robert Graf, kolejna szansa dla Lotniska Modlin. Andrzej Słodkowski zmieścił tę piłkę. Andrzej Słodkowski po długim rogu. Wydawało się, że nie trafił dobrze w piłkę. A tutaj mamy 1-2 i łapie kontakt Lotnisko Modlin z klubem Garaż. Łukasz Krzysztofiak! Na wolę!
3 minuty do zakończenia spotkania. Cały czas 2 do 2. Okazje z jednej i drugiej strony. Jak to się nam wszystko zakończy? Igor Sprawka otrzymał piłkę w boisku. Teraz faulowany. Robert Graf ucierpiał. Mateusz Rusek. Sebastian Puszkarski.
I łapie tę piłkę Jarosław Kożwara.